Marianna Schreiber, żona ministra Łukasza Schreibera, pozamieściła fotkę ze szpitalnego Luska fani wzburzeni. Marianna Schreiber, czyli żona ministra Łukasza Schreibera, zaistniała dzięki udziałowi w programie Top Model, w którym mało kto jej się spodziewał. Co ciekawe, nawet jej własny mas nie wiedział, że zamierza w nim wystąpić. Z show wprawdzie dość szybko odpadła, jednak kontrowersyjne nagie zdjęcia, jakie zaczęła zamieszać na Instagramie, sprawiły, że jej popularność wzrosła. Obecnie Marianna Schreiber, oprócz wywoływania mniejszych lub większych skandali swoimi wypowiedziami i rapowania oraz nagrywania teledysku z Marcinem Neumannem, skupia się na działaniach wokół własnej partii, z której zamierza startować w wyborach. W związku z tym sporo podróżuje. Niestety, niedawnego wyjazdu nie będzie wspominać najlepiej. Otóż, w jego trakcie nagle bardzo źle się poczuła, przez co konieczne było wezwanie karetki. Marianna Schreiber na szczęście nie prowadziła wówczas samochodu, a w podróży towarzyszyła jej inna osoba, jednak sytuacja i tak była niebezpieczna. W pewnym momencie żona ministra straciła bowiem przytomność. Cała sytuacja, jak opisuje na Instagramie, miała miejsce niedaleko Nidzicy. Szczęścia było dzisiaj wiele, ale wracając do domu, złapał mnie ból w klatce piersiowej. Straciłam przytomność, dobrze, że nie prowadziłam auta. W szpitalu w Nidzicy, gdzie zostałam przewieziona karetka ze stacji przy S7, pomogli mi cudowni ludzie. Przecinek napisała na Instagramie, dziękując następnie personelowi medycznemu i obiecując pracownikom ochrony zdrowia dołożenie wszelkich starań do poprawy ich sytuacji zawodowej. Jednak na tym się nie skończyło. Marianna Schreiber, pomimo kiepskiego samopoczucia, wpadła bowiem na pomysł, aby zrobić mini sesję zdjęciową w szpitalu. O ile fotki z lekarzami, którzy jej pomogli, nie wydaje się aż tak bardzo kontrowersyjne, o tyle zdjęcie na szpitalnym Lusku, zrobienie którego poprosiła towarzyszaca jej w podróży osoba, w wielu wzbudziło kontrowersje. Panie, zrób mi zdjęcie jak leżę nieprzytomna. Będzie na Insta, życzę zdrowia. Ale dla mnie to przegięcie zdjęcia z SOR-u i akurat przychodził fotograf. Opieka na najwyższym poziomie, kosmetyczka, fryzjer, fotograf. Ehaha, my tak narzekamy na służbę zdrowia, drwia fani. Co na to sama zainteresowana? W odpowiedzi na komentarz tłumaczyła się w dość wymijająco, zdjęcie zdobił mi ktoś, kto ze mną dziś był na spotkaniach. Zaraz przed tym, gdy dostałam wymiotów. Nic przyjemnego.